Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wraca dziś do badań przepisów o dostępie służb specjalnych do bilingu obywateli. Bierze pod lupę także zasady stosowania przez służby kontroli operacyjnej podsłuchu i przeglądu korespondencji. Możliwe jest już wydanie wyroku. 2 kwietnia Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie odroczył badanie przepisów zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. Skargi Ireny Lipowicz z 2011 roku dotyczyły zasad kontroli operacyjnej służb oraz sięgania przez nie po bilingi obywateli. Z kolei wnioski Andrzeja Seremeta zaskarżały nieprecyzyjność zapisów o kontroli operacyjnej oraz dopuszczalność podsłuchiwania osób, których tajemnice zawodowe są prawnie chronione. Przedstawiciele służb mówili w kwietniu w Trybunale Konstytucyjnym, że korzystanie z bilingów i stosowanie kontroli operacyjnej jest niezbędne dla skutecznych działań. Skarżący chcą, by były one obwarowane właściwymi gwarancjami pod kątem przestrzegania zasad konstytucyjnych i praw człowieka. Dziś ustawy uprawniają 10 służb do uzyskania od operatorów danych telekomunikacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że dostęp służb do bilingów nie jest ograniczony wagą przestępstwa. Nie jest też kontrolowany przez sądy. Zwraca uwagę, że ich istotna część nie podlega zniszczeniu, nawet gdy okazały się nieprzydatne. Kwestionuje, że nie przewiduje się informowania danej osoby, iż po jej dane sięgnięto. Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła zapisy dające służbom prawo uzyskiwania dzięki podsłuchom danych o obywatelu, których zakresu precyzyjnie nie określono.